Artur Kamiński po niestety przegranym pojedynku na Babylon MMA 5. No i przede wszystkim wydaje mi się, żeby zapytać o tą decyzję, jednogłośna decyzja. Jeżeli w ogóle bym stawiał na przegraną, co było takie trochę zaskakujące, to chyba nie na jednogłośno. No co mam powiedzieć? No, wydaje mi się, że nie przegrałem tego jednogłośnie, jeśli w ogóle przegrałem, aczkolwiek nie jestem podważać tutaj decyzji sędziów. No jeśli oni to zdecydowali, to najwidoczniej nie pokazałem na tyle, żeby faktycznie to moja ręka była w górze. Nigdy nie podważałem i teraz też nie będę podważał takiej decyzji. Wydaje mi się, że no pierwsza runda mogła być remisowa, druga zdecydowanie dla mnie. No i trzecią mógł wygrać faktycznie tym obaleniem on, no ale skąd się wziął wynik 29-28, kurczę, nie wiem, naprawdę. No ten najtrudniejszy właśnie moment, ta pierwsza runda właśnie, gdzie chyba miałeś, znaczy w sensie twój rywal zaliczył na tobie knockdown, ty mu się zrewanżowałeś w drugiej. Jak ciężki to był knockdown? Nie miałem oddechu przez dobre 5 sekund, później powtórzył jeszcze raz i znów nie miałem oddechu, czyli 10 sekund na dobrą sprawę. No, ten dech był taki na jedną trzecią, ciężko było, ale no, przetrzymałem, to najważniejsze. Te ciosy, faktycznie, ta wątroba była mocna, tam jeśli chodzi o pięści, to do wytrzymania jak najbardziej, dlatego też tak sporo boksowaliśmy. Troszkę zabrakło, wydaje mi się, z mojej strony tych obaleń, trochę nie były tak doprecyzowane, nie mogłem przytrzymać i przez to chyba... Wracając właśnie do wyniku, no kibice jakby dali upust po walce, jakby co sądzili o tym wyniku, być może to też byli w dużej mierze twoi kibice, bo licznie przybyli. Tak, no moi byli niezadowoleni, ale też jak teraz szedłem na dół, to słyszałem dużo głosów od osób, które nie znam, że skąd się wziął ten wynik, to nikt nie wie, więc no może ktoś się tym zainteresuje i zerknie faktycznie w te karty, jak to tam wygląda, czy tak to powinno wyglądać, no. Jaka była taktyka na ten pojedynek, co zagrało twoim zdaniem, jeżeli chodzi o twój występ? Mieliśmy okopywać przednią nogę, bo wiedzieliśmy, że mocno stoi tą wykroczną. Było kopane, widziałem, że czuł. Miało być trochę pracy góra-dół. Wydaje mi się, że te 17 kilo zbijania odczułem to na pewno. Nie byłem tak szybki jak na Słowacji. Te nogi nie chodziły tak jak na Słowacji, mimo tego, że tam się biłem 7-7. A tu 70 byłem lżejszy, a czułem się dużo, dużo ciężej. Ręce opadały. Sam czułem, że oddech był, a mięśniowo te ręce i te nogi gdzieś się zapiekały. Odpocznę trochę, no zostawię sobie teraz 80 kg, będę zbijał dychę, a nie 17, no i pewnie zobaczycie innego Artura w następnej walce. Zbijasz z wody, ile ważysz na co dzień? Akurat do tej walki ważyłem 87, 10 kg z Dawidem Białowąsem zbiliśmy z diety i 7 kg z wody, ale poszło naprawdę, naprawdę dobrze. Teraz zostawimy 80 kg i będziemy bili dychę, więc będzie całkiem inaczej. To co dalej? Planowałem, że wygram tą walkę i odpocznę do końca roku, bo zaniedbałem trochę rodzinę, syna, żonę. Kurczę, ale przegrałem i chyba nie będę chciał długo odpoczywać, tylko zaraz wziąć rewanż, więc zaraz poproszę menadżera, żebyśmy coś szukali. Odpocznę tydzień, wracam do treningów, w tym roku jeszcze raz się pobiję w 70 i dopiero będę odpoczywał. Jest szansa, że ta walka odbędzie się, twoja kolejna, na Babilonie? Myślę, że to już do włodarzy pytanie. Bardzo bym chciał, podoba mi się ta organizacja. No, jeśli będą mnie widzieli, będą chcieli zobaczyć jeszcze jeden pojedynek Kamińskiego, to oczywiście chętnie tu zawalczę, no ale to już pytanie do pana Babilońskiego. Powiedz jeszcze na koniec, jak się czujesz fizycznie? Mocno cię porozbijał? Nie, czuję się naprawdę spoko. No, nawet widać chyba, że jakoś porozbijany nie jestem. Naprawdę, naprawdę jest okej. Okay. Ani nie bolą nogi, ani nie bolą ręce. Głowa też jest okej. Okay. Jest naprawdę super. Właśnie ile ważyłeś w dniu walki dzisiaj? 78,500. Miałem dzisiaj po obiedzie, jak szedłem, miałem 78,500. Wczoraj wniosłem 70,100, więc fajnie, 8 kilo przyszło. Miało przyjść 10%, przyszło 10%. Wszystko naprawdę, jeśli chodzi o zbijanie, wyszło perfekt. No, tutaj bardziej chyba faktycznie ten organizm poczuł to, że to jest 117 kilo i stąd byłem taki ociężały, bo naprawdę nie byłem sobą, jak może widzieliście poprzednie walki, to dużo, dużo szybciej chodziłem w 77 niż teraz w 70. To następnego w takim razie życzę powodzenia. Dzięki wielkie.